kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. To koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszym ekranie Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i cóż, lecimy teraz na Sianka. To już widzę baby wodnej i utopce. Jeśli Janek nie jest zmyślony, na pewno zostawię za sobą ślady. Zaraz te ślady znajdziemy zapewne. Tylko najpierw może... O, to są ślady Janka pewnie. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. W razie to my sobie pozbieramy tej esencje różne. I mózgi, i kości. Dobra, są ślady, są bardzo małe. Bo... Jezus, co te ślady? Co się z nim dzieje? Okej, to w tą stronę idzie, on tam sobie łaził po prostu. I co, paskudo? Słuchajcie, bo mi coś tu nie pasuje. Po pierwsze, czemu nie mamy żadnej kuszy? O cholera, my nie mamy teraz żadnej kuszy, bo ja sprzedałem tamtą. A ta jest na... O. Ale to jest nieciekawe. Nie wiem, czy ja oślepiłem, chyba nie. Ale głupio walkę przeprowadzam. Ale te utopce zawsze są takie... kompletnie zbyt ciężkie do przewidzenia. Czasami ich się da, dobrze wyczuć, a czasami jest naprawdę aż za ciężko. Dobra. Ślady idą tutaj. Ślady idą teraz tutaj. Stan gry zapisany. Ślady idą tutaj. Ślady prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Co mam zrobić? Mam jakąś petardę tam wrzucić? Janek? Kojarzy go z traileru, to jest ten typek! Nie bój się. O mój Boże. Niezły Janek, co? Jesteś oblakinią? Jaroszkiem? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Śledzę z tym uboże. Szarowłosej dziewczyny, widziały się? W sensie to jest Janek, ale wiecie. Jak to powstało? Wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Nie bój się, nie skrzywdzę nikogo. To tutaj mieszkasz. O, ja ci dumny z siebie. Przytulna jama w dobrym miejscu. Pewnie wiesz wszystko, co się dzieje na moczarach. Nie przeszkadza ci sąsiedztwo potworu? Nie wiem, co to może znaczyć. O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Jak ci może... jakoś pomóc? Właśnie. Nie zrozumiałem, spróbuj wyjaśnić, ale chamski, dobra. Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż,
Chyba nie mam wyjścia. Nie mam, okej. W porządku. Mamy wpis w bestiariuszu. Relikty. W porządku. Jeszcze nie tak dawno okolice chłopskich sił pełne były przyjaznych stworzeń i opiekuńczych duchów. Dziś nie ma niemożliwości spotkać trzatę, jaroszka czy mamunę. Pierwsze zawsze odchodzą bo źródka. Taka jest cena postępu cywilizacyjnego. Aha, takie miłe, małe duszki, no można powiedzieć. Dobra, idźmy za Jankiem. Czy zaraz wyskoczy z nas życie? No, oczywiście on biegnie prosto na utopce. Zaraz. O, to był ten... ten gaz duszący. Jest Janek. Trzymaj się blisko. Wiesz co, poczekaj Janek, bo ja muszę pomedytować. Bo kurczę, mi się córki kończą. Poczekaj sobie tak, no... A teraz jak to zrobić, a to był chamski, nie? Tak, poczekaj sobie tutaj 12 godzin, ja tylko pomedytuję szybko. Co nas prowadzi? Góry, co? O, tam jest chata, grota smokobójcy. I ten znacznik Quen, znaczy miejsce mocy, jakby. Okej. Okay. Co tutaj? Jesteśmy na miejscu. Pozwól mi się rozejrzeć. O, gniazda jakieś. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. Chodzi ci o butelkę z gniazda. Już ją wyciągnąłem. O! Ale fajne, że nie trzeba jakby jeszcze, wiecie... Znaleźliśmy to i musimy od nowa zaczynać dialog, że znaleźliśmy tylko od razu. Wiedźmy mówi, znalazłem ją kiedyś, spoko. To jest bardzo fajne. Tak, pamiętam tę butelkę, to były harpy chyba. Już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Okej. Okay. Dziękuję ci za ten szlachetny kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Co? Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Co? Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: Dusiołek, Dusiołek! I poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak dusiołek? Nie wiem, co to jest dusiołek. Ani trochę. Ale najwyraźniej nie. Po mojemu to sprawka wiedźm, no bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej Wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież Wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. Taki mały MPD. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. Co? A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana.
pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Okej. Co wiesz o wiedźmach? Są stare jak ta puszcza. Złośliwe, pamiętliwe, nie trzeba wchodzić im w drogę. A jeśli ktoś wszedł im w drogę? Mogą zabrać głos, mogą zabrać życie, zależy od ich kaprysu. Są wredne, ale na swój sposób dbają o tę ziemię i o ludzi. Ponoć nigdy nie łamią raz danego słowa, ale trzeba uważać, o co się je prosi. Nie spotkasz ich, dopóki same tego nie zechcą. Ale pamiętaj, że słyszą wszystko, co dzieje się na moczarach. To lepiej nie będę ich obrażać. Byłem w wiosce na bagnach i spotkałem kobietę, która mogła być wiedźmą. Nie wydała ci się obłąkana? Całkiem stuknięta. Czyli to nie ja jestem dziwna. Żadna wiedźma, tylko babina, która opiekuje się sierotami. Twierdzi, że wymyśliły mnie dzieci. Sierociniec na bagnach? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu. Okej. Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. Okej, fajnie. Czekajcie, bo nam się miecz tutaj popsuł. Możemy zrobić teraz sobie przerwę, Janek? Chciałbym pomedytować naprawdę, dzięki. Mam nadzieję, że on nie zniknie teraz gdzieś nam. Ekwipunek jeszcze. Ten miecz jest, no, 50% ma. Mam te lepsze orzędzia kowalskie. I już ma 90. Magia. Czekał sobie to aż. Całą noc pomedytujemy, no. Fajnie, fajnie, Janek, masz. Dobra, lecimy teraz do tej babki, tak? I do sierocińca bagna. No i znowu topce. Uważaj! Baba wodna też. Czy to na nie działa w ogóle? Chyba nie. Okej. Deszczu topiec. Jezus. Niesamowite, jaką siłę mają te pieprzone utopce. Dobra, jest Janek. Dajesz prowadź, młody, mały, nie wiem jak cię nazwać. Starszy ode mnie raczej nie jesteś, chociaż nie wiem, jak jesteś potworem, to możesz tutaj żyć. Właściwie od bardzo dawna. No idź, młody, idź. Dwudrot. Jeszcze więcej dwudrotu. Jesteśmy już właściwie przy sierocińcu. W porządku. Teren czysty. Ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Ha, 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 ja ci cwaniaczek. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Czy możesz doprowadzić mnie do wiedźm? Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie. Nie wolno. Proszę, to bardzo ważne.
Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień, nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła, a nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Janku, skoro tak prosisz, pomogę mu. Chodź za mną. Dzięki, Janek. Wink. O. Jakieś nietoperze wysuszone. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie? Parszywy stwór, mówią, nie lubią go. Całkiem ładne te panie. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie, przybywajcie na wezwanie, marny człek przed wami stanie. A klimacik, Jezu, mam ciarcie na samym ciele. Trans. Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosę. A ta dziewczyna jest moją przybraną córką. Jeżeli ponętna, to nie przeszkadza. Mnie przeszkadza. Taki wrażliwy. Może się jak piwo w kadzi. Lubię takich. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii? Nie. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Okej. Okay. Ciemna moc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic. Nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysa ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Czy ona w ogóle powinna się prowadzić dziećmi, jak ona takie nawiedzenie ma? Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, a sołtys będzie wiedział, że przychodzisz od nas. Pomoże ci we wszystkim. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto! Podaj kawalerowi sztylet! A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. Dobrze, już idę. Sztylet. Muszę przynieść sztylet. Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Wiem. O. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie, głaz słyszy.
Krasiówka jest tutaj męczona psychicznie ewidentnie. Już się popchnęliśmy. Dobra, idziemy. Kurde, jest sołtysem. Puteczka? Ładnie śpiewa ten Janek. Coś jeszcze? Na razie nie. Dobra, jedziemy. A te bary na sobą takie, wow. Ale to była mega klimatyczna scena, musicie to przyznać. A nie, daleko to wyska. Co jest? Co się dzieje? Witajcie. Ładna wieś. Ano. Prawdziwa perła moczaru. Skoro tak gadacie, jak wam się tu żyje? Ano, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten sztylet? Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Nie należy do nikogo. Nie należy do nikogo. Przejdźmy do rzeczy. Chcę to załatwić szybko. Aha, to tak się sprawy mają. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj, w czym rzecz. Same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Okej. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść. Trzeba przegnać ciemne moce. Więcej konkretów. Sami musicie to zobaczyć. Jeszcze prababka tłukła mnie kijem za szwędanie się po szepczącym wzgórzu. A to, co się teraz tam dzieje? Parę razy ludziska z okolicy się skrzyknęli, co by wyrżnąć drzewa i wypalić sparszywiałą ziemię do żywego, ale żaden nie wrócił. Grunt pod trawą jest biały od ludzkich kości. Serio, aż tak? Kiedy się to wszystko zaczęło? Będzie 3 roki temu. Pamiętam ciepły dzień, poszedłem sprawdzić, co złapało się wewnyki. Wyciągam zająca z pułapki, a tu nagle ciemno się zrobiło, chociaż środek dnia był. Wpierw myślałem, że burza idzie. Pisk taki przebił powietrze, że mi w uszach popękało. Raptem zając zgnił mi w ręcach, a liście pożółkły, chociaż początek lata był. Od tamtego czasu źle się u nas działo. Ludziom zęby czerniały, jak żagwie w ognisku. Baby swarliwe skakały sobie do oczu z byle powodu. No i dzieci. Kalekie się rodziły. Chrome. Strach i przekleństwo. Wtedy od dawna prosimy panie lasu o pomoc. Okej, rozejrzyj się tam. Panie lasu nie wiedzą, co to za moce? One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet wiedźmami zwali. Ale musi to nie one, skoro was przysłały. Rozejrzyj się po szepczącym wzgórzu. Jeno, uważajcie, panie. Nie traktujcie tego lekko. Okej. Okay. Ten tego. No to lecimy tam. Co dużo mówić. Czym co jest na tym drzewie? Przy tym drzewie się kryje? Czy to jakiś upiór, czy coś innego? To chyba na koło lecimy, ale tam były jakieś stoki i góry, więc pojrzałem, że tak łatwo po prostu tam się dostać nie da. Wow. To był bardzo dziwny dźwięk. Zaczął deszcz padać? Nie zbliżaj się. Odejdź. Czuję, skąd przychodzisz. Jedź, płotka. Nigdzie nie jedź.
To są wilki? Moce, które mnie chronią, wiedzą, skąd przychodzisz. Może też wątroba wilka? Pradawny dom. Surowe mięso, okej. No biało od kości to przesadzał trochę, no ale jest trochę tych kości. No drzewo też jest niezłe. Tam jest jakieś wejście. Szczerze to będzie siedział. Wow, wow, wow. Prawie byśmy się zabili. Magia. Miejsce mocy. No ciekawe. To z pewnością mi się przyda. Jak tu się wchodzi? Fuck. Dobra, to jest miejsce mocy. Odejdź. 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 Nie powstrzymam siły, która mnie ochrania. Ja zaraz ją powstrzymam z kolei. Zadania postać. Dobra, co możemy rozwinąć? Możemy teraz rozwinąć może coś tutaj w końcu nowego. Może to zwiększa tolerancję, kupujemy. Co tutaj mam? Wilkołak? Jezus, co tu robi wilkołak? Przyklęty olej, na pewno użyjemy sobie. Właściwie tyle. Okej. Fajny wilkołak, to jest ciekawe. Zawróć. Zawróć. Ja już tutaj... Zawróć. Jestem, więc pokaż sorry. Pokaż się. Chcę porozmawiać. Tutaj się wchodzi. Odejdź. 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 Stamtąd dochodzi głos. Co wypiję dla waszej i swojej wygody kota? Gdzie jest ten kot? Tutaj też się teraz zamienię. Gdzie jest kot? To jest kot? Tak. I teraz sobie ustawiam jeszcze raz jaskółkę. Ulepszony grom. To jest zajebiste. Quebrief. Quebrief właściwie. Słuchajcie, czy możemy zrobić teraz na przykład ten ulepszony grom? Olej, gdzie są elixiry? Ulepszony gram, ulepszenia skórka też właściwie moglibyśmy zrobić. Ulepszamy się alkatest. Tylko alkatest. Czemu właściwie nigdy nie mieliśmy jeszcze tego alkatestu zrobionego? Ulepszona skórka, czy to jest zajebiste? Ulepszony gram, jest potrzebny również alkatest. I embrion Endriagi. Więc teraz nie, ale na przykład teraz... Gdzie jest postać? Nie, ekwipunek mi jest potrzebny, tak. No patrzcie, kurczę, ulepszenia skórka. Zajebiście. 4 teraz już mamy. Po co tu przyszedłeś? Po co krew przelewasz? Przyszedłeś mnie zabić? Czy chcesz mnie wyzwolić? Co to jest? Zostałem zaatakowany. To jest me więzienie. Oblężona twierdza. Czekam na morderców. A mój las mnie chroni. Mordercy? Siostry morderczynie zabiły moje ciało. Teraz trenuję.
się opiera. Kim jesteś? Porzuciłam mój krąg. Strzegłam równowagi. Wiedźmy mnie zabiły, a ducha przekleły. Nigdy nie słyszałem o kręgu druidzkim w Velen. Na zawsze błądzę w labiryntach gałęzi. Bezsilna przemykam po płaszczyznach liści. Dlaczego zostałeś zamordowana? Wiedźmy chcą tej ziemi. Chcą mieć ten las dla siebie. Stałam im na drodze. Musiały mnie zabić. To one są głupie. Jakieś zabiły tą wiedźmę tylko pod tą druidkę, czy kto tam właściwie był. Tylko po to, żeby ona stała się jeszcze potężniejsza i przeklęta, i przykleły ją, żeby stała się jeszcze potężniejsza i żeby im pokrzyżowała plany? Nie rozumiem tego za bardzo. Powiedziałaś, że jesteś uwięziona. Jestem tu przykuta kajdanami magii. Błądzę w nieskończonych labiryntach liści. Wiem wszystko o dzieciach. Ja wiem, co je czeka. Uwolnij mnie, proszę. Ja muszę im pomóc. Jeżeli coś zagraża sierotom, sam im pomogę. Dzieci już zabrane. Uwolnij mnie, proszę. Mogę być wichurą. Mogę być galopem. Mogę je ocalić. Tylko ja to mogę. Okej. Okay. Dlaczego uważasz, że dzieci na polanie są w niebezpieczeństwie? Siostry je zabrały. Już nie ma powrotu. Gdzie je zabrały? Pomogę im. To już się zdarzyło. To się nie odczyni. Do miejsca Art Cerbin nie prowadzą drogi. One wszystkie umrą. Pozwól je ocalić. Coś mi to nie pasuje. Co wiesz o wiedźmach? Wiedźmy? Co oni? Siostry są starsze niż najstarsze drzewa. Velen jest ich królestwem. Tu wszyscy im służą. Nie pasuje mi to w żadnym wypadku. Siostry są ukryte. Nie zdołasz ich znaleźć. Siostry słyszą wszystko. Nie zdołasz się schować. Nie wierzę ci. Nie wierzę ci. Zbyt wiele świadczy przeciw tobie. Nie mogę polegać tylko na twoich słowach. Nie waż się mnie krzywdzić. Przeciw tobie stanie potęga natury. Ja będę żyła. Eldriadi. Będę. W takim razie olej przeciwko insektoidom. Raczej dobrze zrobiłem. Nie, mi to nie pasowało w żadnym wypadku. Ja słyszę, że jakbym to uwolnił, to bym miał tylko przesrane. Pozbierajmy embriony, to będziemy mogli niedługo zrobić sobie ulepszony grom. Zdecydowanie będziemy mogli zrobić ulepszony grom. Dlatego w sumie nam tutaj ten schemat wypadł. Bo do embrionów Endriadi mamy tutaj stały dostęp, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie się z wami pożegnam, jeszcze tylko przemedytuję, tylko wychodząc z tego drzewa. Przemedytuję, no jest północ, już się zrobiła nagle. Ile czasu nam zeszło. I słuchajcie, zobaczymy sobie, czy możemy zrobić Alkatest, możemy. I robimy ulepszony drum. No i zajebiście. Dobra, słuchajcie, moi kochani, mam nadzieję, że wam się podobało w kolejnym odcinku ruszamy do Sztygarów. Powiedzcie sobie, że pokonaliśmy to coś. Mam nadzieję, że to był dobry wybór. Według mnie tak. Według mnie to był jakiś podejrzany duch, który byśmy uwolnili, by stał się potężny i by sprawił nam dużo problemów. Jak czy siak, dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się ciepluchno. No i bywajcie.
zapachniało powiewem jesieni, z wiatrem zimnym uleciał.